Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj idealną głębokość i ryby praktycznie same wpadają na wędkę. Trzymaj i sam spróbuj. Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem. Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Popełniłem błędy tam na Londram. Całkiem sporo, ale jestem teraz tutaj, na Archolos. Chcę tu zacząć wszystko od nowa, zapomnieć o przeszłości. Doskonale to rozumiem. Ciężko pomyśleć o lepszym miejscu na nowy początek niż Archolos. Gdy cały świat wariuje, Archolos dalej pozostaje stolicą handlu i kultury. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Przede wszystkim chciałem przestać spędzać każdy wieczór w karczmie. Może uszczuplę trochę mieszki bogaczy z miasta. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś się czegoś dowiedzieć? Jaki był ojciec w młodości? Lepszy. Zawsze musiał być we wszystkim lepszy. Czego nie zrobiłem, to dowiadywałem się od naszego ojca, twojego dziadka, że mój brat i tak potrafi zrobić to lepiej. W kuźni szło mu naprawdę nieźle. Żołnierzem też był zdyscyplinowanym. Nawet miał zadatki na jakiegoś dowódcę, ale wtedy pojawiła się wasza matka. Może porzucił karierę, ale w końcu był naprawdę szczęśliwy. Jak rodzice się poznali? Niestety o tym nigdy mi zbyt wiele nie opowiadał. Jak pewnie słyszałeś, nie mieliśmy najlepszego kontaktu. Czy między tobą a moim ojcem była jakaś kłótnia? Miałem dość ciągłego życia w jego cieniu. Po prostu któregoś dnia zabrałem wszystko, co miałem i przybyłem tutaj, na Archolos. Minęło wiele lat, aż przypłynął tutaj mnie odwiedzić. Później nawet czasami pisywaliśmy do siebie i staraliśmy się żyć w zgodzie, ale nie powiedziałbym, że byliśmy blisko. Czym się tutaj zajmujesz? Głównie łowię ryby. Czy to tutaj w rzece, czy w mojej łódce, wypływam w rejony wybrzeża tupielców. Ciężko jednak z tego wyżyć, więc czasami coś komuś dostarczę. Komuś o czymś powiem, czy przegonię szczura z chaty. Żeby osiągnąć coś na Archolos, musisz być wszechstronny i nie bać się żadnej roboty. Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna? Masz rację. Trochę tu posiedzieliśmy, co? Nie martw się. To, że nie udało ci się złowić żadnej ryby, nie znaczy, że nie masz do tego talentu. Nie zrażaj się. Na zachętę masz tu moje. Odwiedzę Lokwara i zapytam go o ten opatrunek. Mam do niego jeszcze pewną własną sprawę. Z tobą chciałem natomiast porozmawiać o jeszcze jednej sprawie. Gdy byłem w karczmie, słyszałem, jak miejscowi bardzo narzekali do Bastiana na resztę twoich towarzyszy. Jeśli tak dalej pójdzie, to Alben będzie zmuszony wyrzucić ich z wioski. Może porozmawiałbyś z nimi i spróbował jakoś uspokoić sytuację. Jako że jesteś jedną. Alben mieszka w tym wielkim domu. Jeśli chodzi o Jorna, to możesz być... Jesteśmy na miejscu. Rzeka ma tutaj... Trzymaj... Jorn zdążył mi opowiedzieć o twojej sprzeczce z ojcem i o tym, co wydarzyło się później. Doskonale cię rozumiem.
Sam bym postąpił pewnie tak samo. Twój ojciec miał te swoje problemy. Szkoda, że nie udało mu się wygrać z tym paskudnym nałogiem. Naprawdę, wolałbym o tym nie rozmawiać. Jasne, Marvin. Nie ma problemu. Myślałeś może, czym byś się chciał zajmować tutaj na wyspie? Miałem nadzieję w końcu nauczyć się poprawnej walki mieczem. Tutaj już nikt mnie nie pobije. Będę silniejszy niż byłem na Londram. Ciekawe plany. Miejmy nadzieję, że uda ci się je zrealizować. Ostatnio ciągle to ja cię o coś pytam. Może ty chciałbyś... Może sprawdzimy, co z opatrunkiem dla Jorna. Masz rację. Trochę tu po... Nie martw się, to że odwiedzę lok z tobą. Chwila.